Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. Proszę Państwa, jak zapowiadaliśmy, gościem Radia Wnet jest Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który zajmuje się tematami związanymi z Bliskim Wschodem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I również, jak zapowiadaliśmy, zaczynamy od tak naprawdę dwóch ważnych tematów. Pierwsza informacja: 50 syryjskich specjalistów od tzw. bomb beczkowych ma obecnie przebywać w Rosji. Ci inżynierowie, nie wiem, czy można ich tak nazwać, specjaliści, mają szkolić Rosjan właśnie w produkcji tejże broni. Co wiemy na ten temat? Znaczy, wyjaśnię, co to jest bomba beczkowa. To było, no jak sama nazwa wskazuje, beczka wypełniona różnego rodzaju materiałami wybuchowymi, które jeszcze były nasycane gwoździami, szkłem i innym odłamkowym elementem, który w wyniku eksplozji po prostu był śmiercionosny. Zdarzały się przypadki, że takowe beczkowe bomby też były nasycane czymś mniej przyjemnym, o wiele mniej przyjemnym, to znaczy gazem albo jakimiś innymi brudnymi chemikaliami, które po prostu tworzyły broń masowego rażenia. To jest akurat bardzo istotna informacja, że takowi specjaliści tak zwani się znajdują w Moskwie, chociaż wydaje mi się, że patent to raczej był rosyjski, który nauczył tego Syryjczyków, z tego względu, że zarówno rebelianci antyasadowi, jak i też ci mniej przyjaźni środowisku, jak państwo islamskie czy Jabhat al-Nusra, islamiści, nie dysponowali lotnictwem. Tutaj akurat to za pośrednictwem głównie śmigłowców czy też dronów, ale raczej śmigłowców, było zrzucane na takie miasto jak Aleppo, Hama, Homs, Raqqa itd., itd. No to była śmiercionośna broń, znaczy taka bida bombardowanie. Natomiast to oczywiście nasycenie tego chlorem albo jakimiś innymi chemikaliami tworzy już o wiele gorszą sytuację. I niestety, jak spojrzymy na te praktyki, które do tej pory obserwujemy, czyli już wielokrotne łamanie prawa międzynarodowego i używanie zakazanej broni, między innymi mówimy przecież o tych pociskach fosforowych, no to jest taki scenariusz, który jest bardzo realny. Tak, znaczy to na pewno jest bardzo wielkie niebezpieczeństwo dla ludności cywilnej, ponieważ to specyfika wojny syryjskiej polegała na tym, że te miasta były tam dość mocno obarykadowane i czy to opozycja antyasadowa, czy też islamiści się w tych miastach barykadowali, więc automatycznie z bojownikami ginęła ludność cywilna. Tutaj no, możemy się spodziewać różnych wariantów operacyjnych ze strony rosyjskiej, że w ogóle gdzieś może w ogóle nie być wojska ukraińskiego, a takie coś może polecieć. Natomiast tak, no ten komunikat, o którym wspomniałaś, niejako no, w pewien sposób jest uzupełnieniem pewnych doniesień, które szczególnie Amir Taheri, irański decydent mieszkający na Zachodzie, no, akademik, który opublikował w weekend na Twitterze, on wedle jego źródeł, no, które w dużej mierze są zawsze, znaczy w dużej mierze są po prostu wiarygodne, on opublikował taki materiał, że wedle jego źródeł Rosjanie zamknęli biuro werbunkowe do tego słynnego arabskiego legionu, który miał się formować w Damaszku, że z 16 000 zarejestrowanych, o czym sobie mówiliśmy zresztą na początku wojny, zgłosiło się, zakontraktowało się tylko 50 osób, czyli znowu mamy pojawiające się Hamsach, tak? 5 Hamsa po arabsku. No to znowu mamy Hamsing chyba, tak? Było po arabsku Hamsing. Mamy tych 50 Syryjczyków, którzy się znaleźli. No być może to jest akurat właśnie teraz się tworzy pewnego rodzaju uzupełnienie, kim są ci ludzie, bo być może poszedł niezły fake news od strony rosyjskiej, tak żeby znowu przerażać opinię publiczną, albo też żeby w pewien sposób wytłumaczyć, no, kim jest tych 50 Syryjczyków. No z 16 000 50 to jest jednak dość żenująca frekwencja. Przypomnę, że tutaj wedle doniesień Taheriego ci szczęśliwcy mieli otrzymać $7,000 takiego dodatku relokacyjnego. No ten dodatek relokacyjny to jest jakoś 10-letnia pensja w Syrii. Tak, właśnie więc chciałam, żebyś to podkreślił, o jakiej skali mówimy. No 10-letnia albo 20-letnia, bo to 10-letnia też byśmy zakładali, że tam po $65 zarabia, ja wiem, że 40. Natomiast no tak, no mamy tak jakby domknięcie tego tematu syryjskiego, który na początku wojny, pamiętam, że był bardzo mocno komentowany i to nie tylko przez media bliskowschodnie, ale też poświęcaliśmy temu bardzo dużo uwagi. No teraz mamy pewnego rodzaju aneks do tej opowieści, no bo prawda jest taka, że Rosjan chyba nikt nie musi uczyć w dziedzinie śmiercionośnych działań, no bo to raczej oni są ekspertami, co już wykazywali w wielu różnych aspektach. No i tak, no mamy akurat tak jakby zwieńczenie wątku syryjskiego, który notabene teraz wedle wielu komentarzy, to co się wydarzyło wczoraj w Teheranie, to miało być też powiązane z wydarzeniami syryjskimi. To jest akurat bardzo ważne, no bo zdaniem właśnie tego samego Taheriego, no tak jakby reżim ajatollahów ma przeniesienie i też konsekwencje swojego udziału w wojnie syryjskiej właśnie na ulicach swojej stolicy. To teraz zmieniamy kompletnie temat. Bardzo duże protesty w Iranie. Powód dosyć taki chyba, o którym teraz będziemy słyszeli coraz częściej w odniesieniu do państw bliskowschodnich, czy właśnie między innymi samego Iranu, czyli głód. To znaczy, tak, no od 2019 roku trwają taka pełzająca fala protestów. Oczywiście to bardzo pod różnymi tam kwestiami te protesty trwają. No, przypomnę bodajże pół roku temu, chyba opowiadaliśmy sobie sytuację, a nie, to był rok temu, latem, kiedy to w południowym Iranie zabrakło wody w prowincji Abadan i tam ludzie pili wodę z kałuży. To akurat było tak jakby pokazujące degrengoladę systemową, jak i też niekompetencję techniczną reżimu ajatollahów. Natomiast od lutego mamy zjawisko, które jest bardzo mocno niepokojące. To znaczy, jeżeli demonstranci w Iranie, głównie w Teheranie, w Szirazie, w Isfahanie, krzyczą na swoich wiecach takie hasła jak śmierć Palestynie, czy nie Gaza, nie Liban, to ma przede wszystkim pokazywać to, że jest ogólny sprzeciw temu, żeby Irańczycy mieli sponsorować dobre życie Arabom, tak? No bo to jest przecież Iran sponsoruje milicje arabskie, a sam tak właściwie społeczeństwo Iranu jest prawie 50% ludzi na poziomie, żyjących na poziomie ubóstwa. Tak teraz doszły już bardzo, ale to bardzo niebezpieczna sytuacja. Mianowicie odnotowano, że od 24 lutego cena produktów zbożowych wzrosła 7-krotnie. I to już jest dramat najczystszej postaci. Nawet już są materiały filmowe, jak z teherańskich supermarketów po prostu zaczynają się istne przepychanki o produkty, głównie zbożowe, ale też i oleje, no bo też Ukraina jest głównym producentem różnego rodzaju olei. No i to jest bardzo, ale to bardzo poważna sprawa, ponieważ sytuacja teraz jest następująca. Mniej więcej od początku maja strajkowali nauczyciele. Później to oczywiście te strajki nauczycielskie przeniosły się na demonstracje uliczne i jeżeli z reguły protestowali przeciwko reżimowi studenci albo miejska inteligencja w jakiś tam sposób, tak teraz te protesty są również i na prowincji, ponieważ tam ten matecznik reżimu ajatollahu, czyli głównie prowincja, która jest pod ścisłą kontrolą ideologiczną, jak i też tam tak właśnie reżim ajatollahów ma najszersze wpływy, no jednak brak chleba jest tym największym determinantem do jakiegoś działania i do tego, że jednak sytuacja wymyka się spod kontroli. Oczywiście ja tu przypomnę, że już w Iraku odbywały się demonstracje w związku z deficytem, że sytuacja zaczyna być coraz to bardziej poważna. Nie ma na tą chwilę jakichś jednoznacznych kierunków działań. To znaczy nie za bardzo bardzo wiadomo, skąd wziąć deficyt, albo raczej jak uzupełnić ten deficyt. Nawet samej w Syrii wyliczono, że po ostatnich żniwach jest ubytek o 26%, jeśli chodzi o zboża. Tak więc no, sytuacja jest naprawdę bardzo, ale to bardzo krytyczna. No tak, no nawet jeżeli to zboże będzie, tak jak tutaj mówimy o Iranie, pozostaje teraz zasadnicza cena, czy ludność będzie stać na to. No bo to jest nawet wiadomo, towar deficytowy to jest zawsze droższy. No jak już wspomniałem, 50% mieszkańców jednego z, wydawałoby się, powinno być najbogatszych krajów świata, to jest jednak żyje na granicy nędzy. No i to jest wielki problem dla ajatollahów, który wydaje się ajatollahowie zamierzają rozwiązać, to jest bardzo konstruktywne, nie za pomocą pałek i rozjeżdżania demonstrantów, no bo co prawda w Iranie zawsze jest tak, że jak są protesty, to od razu się pojawia Basisz, czyli to jest taka formacja Ormo, ZOMO i SB w sumie, która właśnie ma strzec tutaj bezpieczeństwa dla reżimu, ale co jest bardzo ważne, to te protesty nie są rozjeżdżane czołgami, tak? To akurat nie jest ta skala, do której przywykli nas turbany. Natomiast widać, że reżim ajatollahów w pewien sposób chyba chce uniknąć sytuacji największego kryzysu, albo raczej uniknąć sytuacji dramatycznej, która no niestety jest chyba nieunikniona, krokiem do przodu, albo raczej krokiem na zachód. To znaczy, teraz jest Ibrahim Raisi, irański prezydent w Katarze. Przedwczoraj było spotkanie Amira Abdullahiana ze swoim katarskim odpowiednikiem. A tutaj akurat Katarczycy stwierdzili wprost, że Iran jest zainteresowany rozmowami, znaczy polubownemu rozwiązaniu kwestii atomowej. Co więcej, dzisiaj media izraelskie tak właściwie taki artykuł puściły, że lepszy Iran z układem niż bez układu. Tak? To też jest sygnał, który akurat tak właściwie w pewien sposób ma jednoznacznie chyba już ustala, że świat musi się dogadać z Iranem, że jest presja zarówno od strony amerykańskiej, no bo jednak te wszystkie działania polityczne, które globalne w chwili obecnej prowadzi Waszyngton, to jednak bez Iranu no, nie mogło być jakimś sukcesem. No a tutaj jest sprawa zasadnicza, że to będzie już trzeci kryzys od 3 lat. To znaczy pierwszy kryzys był bardzo poważny, znaczy w sumie jeśli chodzi o Iran to 4. kryzys, bo najpierw w Iranie jesień 2019 roku fala protestów, gdzie zginęło no wedle różnych szacunków nawet do 2 czy 3 tysięcy ludzi w ciągu kilku tygodni. Drugi kryzys, czyli COVID, który tak właściwie zamknął gospodarkę i pogrążył wszystko we wszystkim. No i oczywiście trwające od 2018 roku sankcje, które tak właściwie no, spowodowały to, że Iran do 24 lutego był najbardziej usankcjonowanym krajem na świecie. Rosja na szczęście przegoniła w tych rankingach, no ale to nie zmienia, wcale nie pociesza ajatollahów, a przede wszystkim ludzi w Iranie, którzy no niestety muszą żyć w takich realiach. Tak więc, no to jest sytuacja teraz wydaje się najbardziej prawdopodobna taka, że reżim będzie musiał się dogadać z Amerykanami. To już chyba wiele śladów na ziemi wskazuje, że to jest pożądane przez wszystkich. No i ten sposób tak właściwie no chyba tylko i wyłącznie uniknie sytuacji najgorszej z możliwych, czyli że w Iranie mieszka około 90 milionów ludzi, ale też trzeba zawsze patrzeć szerzej, to znaczy w Iranie też mieszka kilka milionów Afgańczyków. Ci ludzie jeszcze nie ruszyli do Turcji, ale szlak, dobrze znana trasa jest i wszystko wiadomo. Jak będzie głód, to oczywiście Afgańczycy pierwsi będą, no bo nie mają nic do stracenia, tak? Pierwsi będą maszerować. Sami Irańczycy też akurat tutaj, szczególnie z prowincji, będą zmuszeni do marszów. Tak więc sytuacja jest naprawdę bardzo, ale to bardzo poważna. No i Bliski Wschód się zastanawia, jak z tej sytuacji wyjść. Wiemy o tym, że te inicjatywy, które notabene podejmuje państwo polskie, też jest zauważane, to znaczy dzisiaj Jeżeli ktoś zerknąłby na Al-Jazeera, to chyba dalej jest tam na dwójce czy na trójce informacja o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie. No jest to bardzo ważne, no bo przede wszystkim ta część świata patrzy w kierunku naszym pod tytułem, a czy może coś się da uratować, tak? To znaczy przede wszystkim chodzi o to, żeby przez nasze porty w Gdyni, w Gdańsku, w Szczecinie, a może i w Elblągu, bo to też od września może będzie Elbląg, żeby te zboże ukraińskie szło. No trasa dla zboża tego ukraińskiego jest bardzo dobrze znana, proszę państwa, no cały XVI-XVII wiek. Tak więc... Jest dobre, tylko to zboże też musi być, a na ten moment niestety są informacje o tym, że na masową skalę jest rozkradane, że są próby dostarczania tego zboża, prawda, jakimiś pirackimi ścieżkami. No tak, i... znaczy te pirackie ścieżki, to ja niestety o tym słyszę, ale też już z całą lubością to jednak sytuacja jest podbramkowa, tak więc tutaj apele Ukraińców oczywiście są jak najbardziej słuszne, no ale to sytuacja jest zero-jedynkowa, potem to już jest po prostu paserstwo, jak po prostu międzynarodowe paserstwo, no ale proszę sobie wyobrazić, no, co takie kraje mają zrobić, co taka Tunezja ma odmówić. No, to jest bardzo... Tak, to są bardzo trudne i o tym ogólnie o gospodarce Ukrainy i o tym, jak wpływa ta bardzo trudna sytuacja na sytuację gospodarczą także w Polsce i na świecie porozmawiamy za kilka chwil z naszym kolejnym gościem, będzie nim dr Janusz Wdzięczak, a przed nami jeszcze jeden ważny temat, ale pozostajemy w Iranie. Irański obrońca świątyń, czyli pułkownik Gwardii Rewolucyjnej został zastrzelony w Teheranie. Proszę opowiedz, jak wygląda tło całej tej sprawy, no i czy możemy spodziewać się w najbliższym czasie jakiejś zemsty ze strony Iranu? No tak, no tutaj akurat właśnie mówiłem przy poprzednim wątku, że w pewien sposób kwestia syryjska zaczyna się pojawiać na teherańskich ulicach. Hassan Sayyad Khodaei był współpracownikiem Kasema Soleimaniego, o którym często będziemy jeszcze przez długie dekady opowiadać. Khodaei był odpowiedzialny wedle różnych przecieków. Z jednej strony miał werbować Afgańczyków i Pakistańczyków, szyitów do milicji szyickich w Syrii, czyli fatymicką i Zainab. No i to też miał być odpowiedzialny za przemyt broni, która trafiała do Libanu, która ta broń jest tak właściwie idzie szlakami, konwojami, głównie w północnej Syrii. Ona idzie z Iranu przez Irak, Syrię i akurat trafia w okolice miasta Hermel w Libanie. No i to jest akurat bardzo ważny komunikat, to znaczy Khodaei został zastrzelony pod swoim domem w Teheranie przez dwóch motocyklistów, tak? Znaczy, jeśli chodzi o kwestię Bliskiego Wschodu, jak i też w ogóle Teheranu, miasta, które jest straszne, tam jest 20 milionów ludzi, małe, wąskie uliczki, tam się w ogóle nie da funkcjonować, nie da żyć, ale no właśnie jak najszybciej się przemieszczać, no to przede wszystkim tam na takich małych skuterkach i to jest niesamowite, jak sprawne bywają właśnie irańscy motocykliści, oni naprawdę potrafią wiele, no i akurat właśnie kolejny raz już za pomocą właśnie takich motocyklistów został zlikwidowany irański decydent. W przeszłości tak byli likwidowani między innymi kilku naukowców związanych z irańskim programem atomowym, też inni czołowi decydenci właśnie Al-Quds gdzieś tam ginęli w takich okolicznościach. Mohsen Fakhrizadeh, twórca i ojciec irańskiego atomu i programu atomowego, być może też w podobny sposób zginął. No i tak, no na chwilę obecną wiemy tyle, że wszystkie media, jak i też Iran bezpośrednio oskarża Izrael o udział w tym zamachu. Izrael oczywiście się nie przyznaje, bo się nigdy nie przyznaje. To jest bardzo ważna gra psychologiczna pod tytułem, a niech gadają, tak? Jak na nas idzie, to niech gadają. I druga rzecz jest taka, że najprawdopodobniej zamachowcami byli sami Irańczycy, to znaczy zostali zwerbowani i przeszkoleni, no i wykonali całą tę operację. Przypomnę, że taczelnym hasłem opozycji antyajatollahowej to jest właśnie hasło nie Gaza, nie Liban, które akurat właśnie jest akurat zgodne z pewną dialektyką. Natomiast Khodaei jeszcze, żeby wedle kolejnych doniesień miał być odpowiedzialny za szereg różnych operacji irańskich wymierzonych w cele izraelskie na Cyprze, w Ameryce Południowej i Afryce. To akurat jest jest bardzo fascynujący pojedynek pomiędzy tymi krajami, który się odbywa w tamtej części świata, też w Azji. No i to jest teraz podstawowa sprawa. Czy Iran będzie się chciał w pewien sposób mścić? Oczywiście Iran podejmuje wiele różnych działań, które w ostatnim czasie były przeprowadzane głównie w cyberprzestrzeni. I to były działania bardzo skuteczne, no i też oczywiście podminowywujące cały ten izraelski PR dotyczący ich bezpieczeństwa wewnętrznego. Wydaje się, że na chwilę obecną znowu wraca nam kazus taki, jaki był przy Mohsenie Fakhrizadeh. To znaczy jest etap najprawdopodobniej dogadania się z Amerykanami po to, żeby akurat ratować sytuację pod względem wewnętrznym i też międzynarodowym, tak? No bo otwarcie Iranu na zachód to przede wszystkim możliwość jakaś kapitałowa, możliwość dożywienia własnego ludu, no i też przede wszystkim nikt nie chce być uzależniony od Chin, tak? To znaczy nikt nie chce być wskazany tylko i wyłącznie na jednego odbiorcę surowców. Tak więc tutaj akurat jest, wydaje się, że Irańczycy będą starali się sprawę znowu no, za kilka lat opcjonalnie egzekwować. To już Irańczycy to bardzo dobrze robią. Ja tylko przypomnę, że w marcu tego roku, kiedy poleciały rakiety na Erbil w północnym Iraku na konsulat amerykański, no to miała być część odwetu za Kasema Soleimaniego. Tak więc no, najprawdopodobniej Chodari dołączy do całej tej plejady różnych decydentów irańskich, za których reżim ajatollahów będzie się mścił w sposób skromny, symboliczny, ale też czasami mocno kąszący. Wtedy, kiedy okoliczności polityczne na to będą zezwalały. No bo sprawa jest najwyższych priorytetów i nikt nie będzie w sposób mało poważny podchodził do sprawy zasadniczej, jako perspektywy reżimu ajatollahów, jako jest przetrwanie tego reżimu. I tutaj stawiamy kropkę. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który zajmuje się Bliskim Wschodem, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajRadioWnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność z opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajRadioWnet.